choroba nie powstaje z dnia na dzień, więc wydaje mi się, że warto przynajmniej się od czasu do czasu zastanowić na tym, jak wygląda nasze życie i jak wyglądają nasze relacje z innymi. Dodatkowo, no cóż, jeżeli ktoś nie ma żadnych objawów, no na pewno jest to ciężkie. Ja musiałem, jakby też nie zwracałem na to uwagi w momencie, kiedy czułem się dobrze, po prostu działałem tak jak dotychczas. Później pojawiły się subtelne sygnały, też ich nadal nie dostrzegłem, więc przypuszczam, że jedynym możliwym sposobem, żeby ktoś na górze pokazał, że może jest nie do końca wszystko w porządku, to w końcu jakby przez pewne takie, no niestety ciężkie sytuacje, pokazanie, że jakby jednak zwrócenie uwagi na to, okej, to jest czas, żeby w końcu zająć się swoim życiem. I przypuszczam, dopiero postawiony pod ścianą, byłem na tyle zmotywowany, żeby odrabiać tą pracę domową, o której wcześniej wspomniałem. Także naprawdę chciałbym przestrzec wszystkich, którzy są jakby w innej sytuacji, którzy czują się dużo lepiej, że jeżeli już mają jakąś diagnozę, żeby pewne działania podjęli dużo wcześniej, bo nawet będzie im dużo łatwiej odwrócić kierunek tej choroby albo doprowadzić do remisji, gdy będą we wcześniejszej fazie.